Dzień dobry. Kolejny dzień w słonecznej Kalifornii. 8,4 kg w dół. I najważniejsze pytanie tego dnia. Od czego zacząć? Wiem, że niezdrowe, natomiast już dużo osób też zaczęło dietę low carb z moich znajomych i też idą w dół. I soboty są dla nich świętem. Tak jak dzisiaj, sobota jest dla mnie. Muszę przyznać, że gdy jestem na diecie, jem więcej chipsów niż gdy nie byłem na diecie. Taki... I mamy już po południu. Przygotowuję się do nagrywania Szkoły Chmury. Parę wideo muszę nagrać. Tutaj też wypisałem pomysły na 1 kwietnia, czyli 10 rzeczy, które przedstawię światu. Kilka z nich jest szokująca, kilka z nich jest prawdziwa, kilka z nich jest nieprawdziwa. I taka mała jeszcze ciekawostka a propos nagrywania Szkoły Chmury, więc ta sama koszula co tutaj, więc noszę cały czas tą samą koszulę na nagraniach. Po pierwsze bardzo ją lubię, po drugie tak sobie ustaliłem, ale coś, czego nie widać na szkoleniu, jest taki, że jestem w dresach i boso. Czasami jeszcze mam skarpety wymieniane, ale gwarantuję, nigdy nie byłem bez spodni. Zawsze mam spodnie. Zawsze. Może to się kiedyś zmieni, ale na razie jest dobrze spodnie. Biorę się do nagrywania. A kto tu takie ma zamknięte oczko? Przygotowania. Podwyższanie biurka, ustawienie mikrofonu. Raz gdy nagrywaliśmy odcinki, to zapomnieliśmy włączyć na mikrofonie pstryczka i nagraliśmy dużo odcinków bez włączenia pstryczka i nie było dźwięku i musieliśmy jeszcze raz to robić. Więc zaczynam nagrywanie. Zdarza mi się ostatnio słyszeć, że troszeczkę za dużo pracuję, natomiast Matthew Fraser, który jest zwycięzcą CrossFit Games w tamtym roku i chyba 2 lata temu, wrzucił super zdjęcie. Zdjęcie takiego patyka, na które się zakłada żelazo i które się podnosi do góry. Sztangę, gdzie jest napisane hard work pays off. Ciężka praca się opłaca. Więc to, że teraz ciężko pracuję i czasami spędzam troszeczkę więcej czasu układając procesy, albo tak jak teraz w sobotę robiąc wideo, ma związek z tym, żeby w przyszłości, jak na przykład wyjeżdżamy niedługo na ponad tydzień do domu, czy potem wyjeżdżamy na blisko 2 tygodnie do Włoch, żebyś tam móc pojechać w sposób spokojny i nie martwiąc się tym, co się tutaj dzieje. Oczywiście nie będzie tak łatwo, natomiast ciężka praca teraz sprawia, że później życie jest łatwiejsze, lekka praca teraz sprawia, że potem życie jest trudniejsze. Więc wychodzę z tego prostego założenia, dlatego póki teraz mogę, mam dużo siły, dużo energii, dużo możliwości, to pracuję. Nie dużo, bo dzisiaj w sumie pracy wyszło może z 2 godziny, ale tak. Dzisiaj też bardzo krótka lekcja na koniec dzisiejszego odcinka w temacie jak zarabiać więcej. Takie 2 proste metody. Więc nieważne, czy jesteśmy na etacie, czy mamy własną firmę, jednoosobową działalność, to bardzo dużo osób i bardzo dużo firm, ja bym zakładał, że gdzieś tak z 95% w górę chciałby zarabiać troszeczkę więcej niż do tej pory. No i jakie są takie 2 główne sposoby? Już tłumaczę, bo to jest dość proste. I mówię to z perspektywy człowieka, który pracował na etacie sporo czasu i teraz jako człowiek, który prowadzi firmę, która w pierwszym kwartale przekroczyła 2-krotnie to, co zaplanowałem. I więc idzie mi całkiem dobrze w tych tematach. Natomiast nie ma to znaczenia, bo to, co teraz pokażę, ma zastosowanie wszędzie. Więc rzecz numer 1, oszczędności. I już tłumaczę. To jest coś, co ja też u siebie robię cały czas, czyli biorę pieniądze, które zostały mi w firmie albo zostały mi z mojego etatu i wkładam je w coś, czyli tak jak blok chmurowisku, który się zmienił w spółkę, która zarabia dość dużo, był robiony inwestycją pieniędzy i czasu, które odłożyłem z pracy w takich firmach jak Atende, Atos, Microsoft, IDC i tak dalej. Również w tej chwili startuję nowe projekty. Niedługo mam zamiar odpalić pewien temat związany z 3 poziomami. Zbiorę pieniądze, które udało mi się odłożyć i zamiast wydawać je na głupoty, to wkładam je w pewne zasoby. Inwestuję w coś, żeby potem móc wyjmować. I to jest pierwszy sposób, żeby zarabiać więcej. Jest on natomiast trudny, bo wymaga od nas po pierwsze odrobinkę zmniejszenia naszego stanu życia albo zwiększenia tego, ile do tej pory zarabiamy. Co nie zawsze jest łatwe, jeżeli nie wiemy, jak to się robi. Natomiast jeżeli dojdziemy do tego stanu, że mamy nadmiar
złotówek i jesteśmy w stanie zamieniać włożone złotówki w więcej złotówek, więc nie musimy się już za dużo martwić. Mamy opracowany schemat, teraz tylko pracować. I drugi sposób, który też pewnie wielu osób nie za bardzo zaciekawi. Otrzymuję masę maili i pytań w temacie, co zrobić, żeby zarabiać więcej i tak dalej. Szef mój jest taki, nie chce mi dać podwyżki. Nie możemy zwalać tego, że zarabiamy mało na naszego szefa, to jest nasza robota, żeby to rozwiązać. Ja w tej chwili w spółce wypłacam pensję w sumie 5 osobom, niedługo będzie tych osób 9, plus mam 3 osoby z zewnątrz. I teraz najlepszy sposób, żeby więcej zarabiać, to przyjść do takiej osoby jak ja, czyli do swojego szefa. Jeżeli ten szef nie chce z tobą rozmawiać, to trzeba znaleźć innego szefa, nie ukrywajmy. Pod warunkiem, że chcemy zarabiać więcej. I powiedzieć mu, słuchaj, mam pewien pomysł. Firma w tej chwili zarabia, załóżmy, 100 tysięcy miesięcznie. I ja mam pomysł, pokażę jak to zrobić i testowo, żeby firma zarabiała 200 tysięcy. I tu oczywiście jest element strategiczny, bo a, musimy to udowodnić i b, musimy mieć dość dobrego szefa, żeby był w stanie nam potem powiedzieć, że słuchaj, no świetna robota, to jak w tej chwili zarabiasz na przykład 5000 zł, to przechodzimy z racji wykonanej pracy i zwiększenia zarobku firmy na 10 tysięcy złotych. Albo, jeżeli jesteś osobą dość myślącą, to możesz powiedzieć, że słuchaj, startujemy z nowym produktem i umówmy się tak, zróbmy wpis w umowie. Nie chcę tych pieniędzy na początku, ale jeżeli uda mi się stworzyć nowy produkt, oczywiście w wolnych chwilach albo w ramach pracy, zależy jak się dogadamy, cloud, tool, jakkolwiek to nazwiemy, to jeszcze zrobimy R-kę, no to za każdą sprzedaną, załóżmy, licencję czy coś w tym stylu, dostajemy 2%. I teraz znowu, to jest o tyle wygodne, o ten element, że nasz szef, nasz boss, nasz lider, jakkolwiek nazwiemy, jeżeli jest w stanie na naszej pracy zarobić i załóżmy odpalić 2% od danego produktu, no to i on zarabia, i my zarabiamy. W tej chwili załóżmy, jeżeli nasz produkt kosztuje 1000 zł, to 2% z 1000 zł to jest 20 zł, ok? Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie taki produkt, jako ten przykład w naszej firmie, czyli cały czas dostajemy naszą pensję, natomiast nasz szef pozwala nam, korzystając z zasobów naszej firmy, zbudować coś nowego, zrobić z tego 100 sztuk, no to już mamy 2000 zł dodatkowe miesięcznie. Jeżeli jesteśmy w stanie sprzedać ten produkt nie za 1000 zł, a za 10 tysięcy złotych, no to mamy już 20 tysięcy dodatkowych miesięcznie. I znowu, jeżeli to mamy w jakiejś formie umowy, że niezależnie czy pracujemy w tej firmie czy nie, no to wtedy zaczynamy te pieniądze naprawdę zarabiać. Oczywiście element, który jest uczony przez wszystkie osoby, które siedzą w rekrutacjach albo zajmują się właśnie tematami etatowymi, są takie, że przyjdź do swojego szefa, pokaż wyniki i powiedz, żeby dał ci 10% podwyżki. I to działa. To jest spoko, tylko moim zdaniem, tak jak teraz patrzę z perspektywy właściciela biznesu, o wiele łatwiej mi jest dać pieniądze osobie, która przyjdzie i powie: Mirku, wiem jak zwiększyć zyskowność twojej firmy, pozwól mi, że ci udowodnię jak to zrobię, natomiast odpal mi z tego na przykład 5% per sprzedany produkt przez następne 5 lat, nic nie ryzykujesz, ja to zrobię korzystając z twoich zasobów, czyli z zasięgów, z marketingu, sprzedaży, z procesów, z ludzi, natomiast jeżeli to się uda, to mam 5% sprzedaży przez najbliższy czas. I to jest element dla mnie, jako dla właściciela firmy, bardzo, bardzo, bardzo uczciwy, gdyż wiem, że nie mam za dużo do stracenia, natomiast jeżeli ten produkt się wpisuje w moje strategie i przyniesie zyski, to ja tej osobie nie tyle dam 5%, to da mi jeszcze dodatkowo dużo premię, czy awansuje i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie inne sposoby myślenia. Jeżeli zaczniemy myśleć jako przedsiębiorca wewnątrz organizacji, nawet jako pracownik, to jesteśmy w stanie ugrać o wiele więcej. I już słyszę te pytania, co jak pracuję w dużej korporacji, nie jest to możliwe? No nie jest. No w dużych korporacjach niestety, żeby tym modelem pracować, potrzeba albo mieć dobre dojścia, albo mieć jakiś fajny model, który jest wspierany z samej góry organizacji do organizacji. Natomiast no, nie ukrywajmy, w dużych organizacjach bardzo często jesteśmy komórką w Excelu, która musi wykonywać pewien cel. I jak tego celu nie wykonuje, to po prostu jest wymieniana. I już wiele razy słyszałem od swoich znajomych takie informacje, że nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. To jest temat zarządu, to jest temat jakichś wysoko postawionych osób, to nie jest miejsce dla ciebie. Więc w tych
firmach dużych faktycznie mamy może te pensje stałe dość duże, natomiast nie mamy możliwości pracowania w takim modelu, gdy jesteśmy w stanie udowodnić właścicielom firmy, że potrafimy generować biznes w naszej organizacji. I to się tyczy każdego, od edytora, przez inżyniera, przez tłumacza, przez kierowcę, przez każda możliwa funkcjonalność jest w stanie w tym modelu pracować. Jeżeli oczywiście wyjdzie spoza tego miejsca, które było nam wtłaczane przez głowy, żeby myśleć w schematach, a spróbuję spojrzeć na problem troszeczkę innej perspektywy i jak ja, optymalizując moją pracę albo wymyślając nowe produkty, jestem w stanie zwiększyć przychód właścicieli firmy. To jest tylko moje zdanie, możesz mieć inne. Ja natomiast bardzo szanuję ludzi, którzy wykładają z siebie odrobinkę przedsiębiorczości i dają je na co dzień, nawet będąc zakłóci pewne standardy w organizacji. Bycie przedsiębiorczym jest bardzo pożądaną cechą dzisiaj na rynku pracy, w ogóle na całym rynku. I już nie przedłużając, wracam do swoich zajęć i widzimy się